Witajcie, z tej strony Maniak i będę wam towarzyszył przez cały grudzień, a może nawet i dłużej, jak dobrze pójdzie. Razem z Nexem chcemy wam zapewnić podwójne daily i spróbujemy wrzucać dwa filmy dziennie do końca grudnia. Trzymajcie za nas kciuki, zobaczymy jak nam pójdzie i zapraszam was do oglądania. Jedną z korzyści płynących z przebywania w wielkim pustym domu jest możliwość uczynienia z niego swojego placu zabaw, z czego oczywiście korzysta Kevin, postanawiając zjechać ze stromych schodów na sankach. Nie jest to, rzecz jasna, szczególnie bezpieczne, jednak Kevin to wciąż dziecko, które podpala głowę miotaczem ognia i rzuca w ludźmi cegłami, ale zawsze. Więc z pewnością nie baczy na ryzyko płynące z takiej zabawy. Całe szczęście, że pomagają mu drzwi, które samoistnie otwierają się szerzej pomiędzy kolejnymi ujęciami. W innym przypadku mógłby mieć problem z wyjechaniem z domu. Tak swoją drogą, trochę dziwne, że dał radę wykręcić sankami w stronę drzwi, przecież naprzeciwko schodów jest ściana. Pierwszy Kevin powstał zanim jeszcze świat usłyszał o tej story, ale najwyraźniej już tutaj bawiono się konceptem żyjących zabawek. Dowodem na to jest scena, w której Kevin ćwiczy umiejętności strzeleckie. Żołnierzyk, którego ustawia po lewej stronie, zostaje oparty o framugę i stoi tam na tyle długo, że możemy mu się spokojnie przypatrzeć i zwrócić uwagę na to, że gdy Kevin strzela, zamykając przy okazji to oko, którym teoretycznie powinien wpatrywać się w cel, zabawka znajduje się już w lekkim oddaleniu od ściany. Nie na długo, bo chwilę później dostaje kulką wystrzeloną przez Kevina i spada do szybu. Cóż, może gdyby chłopiec to zauważył, w walce z włamywaczami wziąłby do pomocy armię żołnierzyków. Dziś jedną z najsłynniejszych scen Kevina samego w Nowym Jorku jest ta, w której chłopak przybywa do hotelu Plaza i pyta o drogę do lobby jego ówczesnego właściciela, a dziś byłego już prezydenta USA, Donalda Trumpa. Ten kieruje go w lewo, po czym chwilę przygląda się z podejrzeniem, a następnie prawdopodobnie stwierdza, że samotne dziecko w luksusowym hotelu nie jest niczym szczególnym i idzie dalej. O ile między cięciami chłopak nie odbył dłuższej drogi po korytarzach hotelu, to można zaryzykować stwierdzenie, że albo twórcy popełnili błąd, albo Trump sam nie wiedział, jakie jest rozmieszczenie pomieszczeń w jego hotelu. Zanim przejdziemy do kolejnego przykładu, chciałbym was zaprosić na nasz serwer Discord, na którym możecie spotkać mnie, bo jestem tam codziennie, jak i Nexa oraz resztę naszej ekipy. Będziecie mogli zagrać z nami w CSK, Amonga lub Ligę, chociaż ja to aktualnie bardziej w Ligę, bo się troszkę uzależniłem. Link do niego macie w opisie, zapraszam, bo naprawdę tworzymy tam razem fajne community. Jedną z pułapek zastawionych przez Kevina jest podgrzanie klamki do bardzo wysokiej temperatury, by nie pozwolić złodziejom wejść do domu w tradycyjny sposób. Ofiarą pada tutaj Harry, który mocno łapie za uchwyt, doznając oczywiście natychmiastowego poparzenia. Aby uśmierzyć ból, przestępca zanurza rękę w śniegu, a chwilę później na wewnętrznej części jego dłoni utrwala się litera M wyrzeźbiona na klamce. Problem jest taki, że Harry łapie uchwyt, trzymając rękę prostopadle do litery. Natomiast sam ślad wskazuje na coś zupełnie innego. Trudno to jednoznacznie wyjaśnić. Ważne, że Kevin mógł się pocieszyć ze zranienia napastnika. Harry i Marv nie są oczywiście najbystrzejszymi z ludzi, więc trudno się jakkolwiek dziwić temu, że postanowili podejść do Kevina akurat na tłocznej ulicy, szczególnie po wydarzeniach z pierwszej części serii. Chłopaka zastają, gdy ten ogląda przez szkło powiększające mapę Nowego Jorku. Przedmioty upuszcza, usłyszawszy głos Harry'ego, po czym odwraca się i zaczyna wydzierać w niebo głosy. No i tu właśnie pojawia się problem, ponieważ rzucone na ziemię mapa i scyzoryk z lupą z jakiegoś powodu znikają z pola widzenia, gdy kamera oddala się od bohaterów. O ile uliczni złodzieje w Nowym Jorku nie są tak sprytni, by natychmiastowo przemknąć pod nogami Kevina i zgarnąć łup, mamy do czynienia z wpadką. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wybaczcie za dykcję, ale mam aparat na zęby i ogranicza mi tym trochę swobodę wymowy. Jeżeli film wam się spodobał i byście chcieli więcej, to oczywiście zostawcie łapę w górę, komentarz, no i suba, jeżeli jeszcze go nie macie. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć.